proszę Państwa, na Lubelskiej Skaryszewskiej Matka Boska królów ustawiła. To są tacy królowie, którym trzeba dać zupkę, mydło, powidło, dać trzeba mieć. No, Warszawa ma zupkę, mydło i powidło. Może jeszcze też oni będą tutaj wydawać obiad z dwóch dań. No, póki co zupki nie brakuje, nie narzekać, nie krakać, nie wrzeszczeć. No, także proszę Państwa, no Matka Boska, Warszawa to jest pierwsza do oddawania czci Matce Boskiej. No, kult kobiety jest. A Biblia mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy Bóg Jahwe książętami ich ustanowi na całej ziemi. Kogo? No, jak już ktoś się zalogował do Matki Boskiej, do Ostry Bramskiej, ten kult wszedł w 531 roku, Teotokos. Czyli, że i tak wiadomo, że nie w pierwszym wieku to było. I tak wiadomo, że weszło. Poznań, Olsztyn, Suwałki, Wrocław. Oj, jaki ciekawy. Boże, jak on jeździ daleko. Tak burczy głośno i tak daleko jeździ. Państwo, zobacz. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Tutaj tych tak włóczą się. Ledwie idzie to. Matka Boska właśnie takich poustawiała. No, no, kto jest zalogowany u Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymsko-Łacińskiej, aby nie Krymskiej, no to nie będzie zalogowany u Boga Jahwe. Jahwe wyrzucili z Biblii, przykazania też wyrzucili, pozmieniali. Tutaj adwentyści to mówią o takim czasie, że przyjdzie czas, że przeciwnik będzie ustanowił zmienić prawo i zakon. Tak, prawo i zakon. Jest jedno i to samo, o prawo Boże chodzi, no ale samo to, że się mordują, katują, to już, że prawo Boże jest naruszone. Nie chcą czytać Biblii, żeby ludzie przypadkiem się nie dowiedzieli sami, jak to się stało, że drugie przykazanie upłynęło się, że drugie przykazanie zostało wyrzucone. Jak pójdziecie do adwentystów albo na Foksal 11, czy chyba 7, to jest Foksal 7. Czy spotkacie adwentystów, to możecie porozmawiać. Czy z kimkolwiek, kto Biblię czyta, kto Biblię studiuje, kto Biblię stara się wcielić w czyn, w życiu swym. Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra reklamuje Wam, tak jak obiecało swego czasu, zresztą Pragę Południe. No tutaj te miejsca są niektóre takie nieprzyzwoite trochę, ale przepraszam bardzo, Warszawa taka jest. Warszawa, mydło i powidło. Serdecznie Państwa zapraszamy. Tutaj można przejść się przez ten wschodni, przez mniejszą i większą część Dworca Wschodniego na Kijowską i zobaczyć ogromny budynek. Długi blok chyba mówią, najdłuższy w Warszawie. No nie wiem, może i pierwsze miejsce według Księgi Guinnessa, ale chyba są dłuższe. Póki co ludzie nie mają pieniędzy na... O, idzie ich więcej też. Ludzie nie mają pieniędzy na mieszkanie, wiecie Państwo. A tu Radio Tok FM. Och, żeby kupić, proszę Państwa. Już jedna dzisiaj umarła polityczka, Janina Paradowska. Rano, 73 lata. Ale że jej się chciało pracować, mając 73 lata, to coś okropnego. No ale dobrze. No, ja też tak twierdzę. Ja też tak uważam, że trzeba coś w życiu robić, a gdyby ona w domu siedziała, to chyba byłby to okres jej taki najsmutniejszy. Także my tam nie narzekajmy, że tam ktoś śpi w tym Radiu Tok FM na Czerskiej. Nie narzekajmy. Zapraszamy Państwa. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra do Anglo-Ameryki. Białystok, zapraszamy Państwa. Serdecznie Państwa zapraszamy. Zdaje się, że to w tę stronę akurat jedzie. Tak. Żeby się chociaż nie pomylić, proszę Państwa. Tu jest Praga Południe, tak czy siak. Wszystkim piątej klepki brak. Zapraszam. Może tą stroną pójdziemy, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby
Langstrom Ekstra. To przy okazji zobaczymy, czy jest Matka Boska, proszę Państwa. No bo dziennikarze sprawdzają, czy jest Matka Boska, czy ktoś jej nie zwił stokoła. No. Także proszę Państwa. No. No dochodzi. To takie ładne. O, patrz, pociąg jedzie. No. Śliczne, pociąg jedzie. No. Dobrze, także choć mi się przejdzie. No. Już poszli. Niektórzy poszli. Radio Koncita, to KFM Euro. Koncita Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Także proszę Państwa, jaka to ulica? No, Skaryszewska. Troszeczkę pod słońce, ale mamy taką kamerę, która akurat się tego słońca nie boi. No i dobrze, no i bardzo dobrze. Przejdźmy przez ten parking i zobaczymy, proszę Państwa, czy u Palotynu ta Matka Boska jest, czy nie ma, proszę Państwa, tej Matki Boskiej. Także proszę Państwa, ciepło, lato, upał, ale jest wiaterek, bo to przedwczoraj te burze były, prawda? Te burze straszne. Słońce jest już jakby nad nami, może nie tyle w nas. Także kult Matki Boskiej jest rozpowszechniony, żeby to była Anglia, Ameryka, Białystok, proszę Państwa. Tam byłaby cerkiew, byliby prawosławni. No a tutaj, wiecie Państwo, jest co jest. Świat moherowy. Jest co jest. I buziaczki, i proszę jeść kaczki. Także dzisiaj środa, jutro czwartek. No. Proszę kupować króliczkowi, kupować proszę czekolady, bo on lubi czekolady. A jest taka piosenka, proszę Państwa. A ja nie chcę czekolady, chcę, by miłość dał mi ktoś. Chcę, tak jak sama jak Kielitka, też lubi tak siedzieć, o, mieszkać na ulicy. Chcę, by zabrał mnie od mamy, bo tych słodyczy mam już dość. Także wiecie Państwo, myśleli, że oni Pana Boga oszukają. Pan Bóg z siebie nie da drwić ze względu na te dogmaty, na te nauki, które są w jawnej zresztą sprzeczności z Pismem Świętym, z Biblią. Przecież Bóg nigdy nie był żadną trójcą, ale żeby chociaż jakiś ślad w Biblii był, a to jest wszystko poparte filozofią świecką, prawda? No, mnóstwo rzeczy, żeby... Co głoszą, to wszystko jest to sprzeczne. Kult kobiety. No, niektórym to nie na rękę. Babsztylom nie na rękę. Już Państwo się domyślać, że komu to nie na rękę. To jest właśnie ten obiekt, tu obiekt. Tu jest obiekt, gdzie i pracę znajdziesz, i straż jest, i przedszkole, i wszystko jest, proszę Państwa, także na Skaryszewskiej. Tutaj 12 Palotyni, tam wszystko jest. No, czyli jeszcze raz, Matka Boska ustanowiła tutaj królów, no takich tych, co Matka Boska opiekuje się, zupę daje, bo tak to inni, którzy nie mają zielonego pojęcia, oleju nie mają w głowie, że to każdy człowiek potrzebuje coś, no, żeby przeżyć, coś zjeść, tylko pakują do banku pieniądze i chcą mieć. No to właśnie, tylko te Matki Boskie. Tak, te Matki Boskie jedynie. Matka Boska, no niby jest jedna, bo to są różne odmiany Matek Boskich. Matka Boska niby jest jedna, a to są różne odmiany Matek Boskich, proszę Państwa. No, tu się teraz śmieją w kościele, tam w biurach, no bo linia misia zwyciężyła, Żydów pokonała, proszę Państwa. Jest pełno tego, pełno. Oni tam kraczą, na tej czerskiej kraczą. Zmarła im ta z Krakowa, prawda? Królowa zmarła, Janina Paradowska. 70 ile? 73 lat. Także wszystko w porządku, proszę Państwa, jest wszystko w porządku. Oręcz wita Was, jest matka. No.
postawiła tutaj tych królów, a Jahwe w przyszłości książętami ustanowi. Ich kogo? No na pewno nie tych, którzy są już królami, bo jeżeli złe sobie obrali, kłamstwo, to trzeba najpierw poznać prawdę. Jak będziesz już żył zgodnie z tą prawdą, to będziesz księciem. Książęta będą, tak. Ustanowi ich książętami po całej ziemi. Ale Jahwe, uwierz w Jahwe, bo tak to się wykluczasz.